Ta łapaska naprawiona. Opaska naprawiona, można dźwigać. Dobra, co przenosimy? To rusztowanie tutaj, nie? Dobra. Baterii jest jeszcze trochę. Mamy dwie całe. Uważaj, bo tu też może być gorące. Dobra. Dobra. Uważaj, uważaj. Odwrotnie. Przejdź tam. Bliżej. Czekaj. Nie, tak bliżej jeszcze przesuń się. Trzeba X-a zrobić. Tu do rogu, nie? Tu oparło się na betonie. Kurwa, czekaj. To trzeba deskę podłożyć tak to, bo będzie się wbijała. Tył też tam jest. Tak, bo się przeważy. Jeszcze trochę, jeszcze. Dobra. Tu też. Czekaj, szukam dechy. Klinik taki. To spadnie, nawet nie płacze. Czy to jesteś z dziećmi, tak? O, to tutaj. A ten, a ogarnął by ci tam takiego klienta? Nie wiem. Dobra. Lecimy. No, około 15-20 minut. Dobra. O, jest. Dobra. Co? To już przesuwamy. O kurwa. Śliski jebany. O kurwa. Zajebałem w rękę. I tak, kręcimy przymiar. Jedna jest tam. Masz? Czekaj, bo patrz, tu jest linia. Czekaj, czekaj, czekaj. Jedna tu jest, widzisz? Tu masz taką linię narysowaną i do tej linii, nie? Masz tam linię narysowaną? Co? Dobra, tniemy folię. Jest i Jasia. Czołem. Grzeje co dzisiaj? Jak chuj. Paruje kurwa wszystko, także daj spokój. Masakra jest. Talerzówka kurwa, albo bijakową wezmę od Jacka i żniwa będą za tydzień, jutro. Daniela się zmierzymy na długość tym metrem. Słyszysz? Czekaj, jest gdzieś już 6 metrów, a ja wyprostuję chuja. Ten się rozplątał jebany. Bo teraz jak widzę z domu, to te koksy, one są po całe pokoszone. Tu musimy kochani sugerować. Tylko może tymi belkami, nie? Tymi delami. Tak mniej więcej, nie? A bo tu dojdzie, gdyby nie wyszło, także kurde. 6 metrów. Trzymaj, trzymaj dobrze, bo ja chcę go wyciągnąć. Trzymaj, a ja chcę go naciągnąć, żeby w jednej linii był. Się ta kurwa kosi chuj. Już. Chuja skosiła. Się wywija tam. O chuj. Metrówka. Dobra, czekaj, teraz tylko nożyk. Żeby zobaczyć jeszcze jedną krótką rakiewkę,
odznaczyć sobie, gdzie jest 6 i wtedy już będzie wiedział, nie? Plus minus, nie? Bo mamy... Ale folii mamy na styk, prawda? Dawaj. 6 metrów, ile tam jeszcze? Tyle jest 6 metrów? Dawaj z drugiej strony. 6 metrów? 6. Dobra. Dobra, czekaj. Jest. Złożymy ją trochę. Damy im na górę. Czekaj. Łapią tu. Będziemy, potniemy więcej od razu, ale nie chcę tam, kurwa, bawią się. Ja będę sznurek położył, sznurek przeciągnęli, byśmy widzieli, gdzie się na przykład wciera to. Gdzie chcesz? Ty, folię czy do stacha? To akurat może ten, calówka. No, to trzeba będzie... Aby dwie trzeba było nabić. Trzeba będzie dwie nabić daty. Albo po prostu pod krokwę później. No, pod łatę, pod łatę, gdzie pod łatę, tylko nabić. Gdzie ci folię do ciebie? Co? Folię ci dać? No to jest... Mateusza, rzuć. Takera od razu. A. Jest. Dawaj takera. Mamy, kurwa, zmierzymy. Ale grzeje, ja pierdolę. No i tak. Ma aktualizację prac. Prawie pół dachu przygotowane pod blachę, prawie. Czek trochę lęku wysokości, przełamie przy tym. W Stachu to nie ma lęku wysokości, tata też, kiedyś to miał chyba, teraz to już chyba nie ma. Nie miałeś w ogóle? Teraz ma. Teraz masz? Tak jak Ola też nie ma ten. Lęku wysokości, ja to... Nie mam nic z tym rzeczy, 7 razy Hyperion. Stał, kurwa, przygotował się na akcję dach ostatnio na tym, na Energylandii i chuj. Byłeś? Byłeś tam? 7 razy. Przepraszam, 5 razy byliśmy, raz na zarze ze szwagrem. Nie, no to Hyperion spoko akurat. Byliśmy działali cały czas, są to bez niczego. My a Tomek? My dowaliliśmy, Tomek przejechał z nami 3 razy, a my się wypali i dowaliliśmy. A ja ten... To kolejki były jak byliśmy. Hyperion fajny. A na tej drewnianej? Byliśmy na Zadrze. To Zadra, no. A wtedy byłeś? Wtedy była, wtedy was zrobili, bo wtedy jakbyś to otwarli. Czekaj, to nie 2 lata temu? 2 lata temu chyba na jesień. Byliśmy tam, ja ze szwagrem. Drewniana ona jest. Tak, na Hyperionie żeśmy jedziemy, nie pierwszy raz, no to tak, dobra. Jedziemy na tym Hyperionie drugi raz. Siedzą tam jakieś dziewczyny, chłopaki, nie, jedziemy i jedziemy w dół, nie, a ja się drę, ale słabo, nie, to później, jak wychodziliśmy z tej kolejki, to się tak patrzył na mnie jak na głupka, nie, a ja mówię, o, ale liche to. Stachu chyba poprocha jakiś. I później z szwagrem, dawaj się drzemy, no i później we dwóch siedzimy z tyłu na tej ostatniej i jedziemy, nie, i znowu się drzemy, o, ale słabo. Na Zadrze tak samo było, tam krzyczeli, uła. Drą się, dzieci, nie dzieci. Ole, praży. No dobra. No i łatę, co? O, łatę, ja mam tu łatę. Pójdziemy do przodu. Może się zmieści. Łatę, ba, o, ja, na lepszy, dobra. Kurwa, kręcić ją i się wyprostuje, no. Zobaczymy tak, tym bananem do dołu. Bananem do dołu przykręcić i nawet nie zauważyć, że banan był. Na środek. Wypuść ją tak trochę jeszcze.
Nie, no już nie może. A na środek jest? To znowu potrzeba będzie ile? Nie, tu będzie krótsze potrzebna, to akurat mam taką sztukę. Akurat. Pan, panie Zbyszku, ten przymiar ja tu jeszcze złapę, tylko tak. Tylko to utopię na razie. Tak na pół gwizdka. Marta. O, Jasia. Tyczkę przygotował. Ten przymiar masz, Stachu. I tak. Praży dzisiaj, w końcu jest dzisiaj pogoda. Ja mam to. Ostatni raz, w poniedziałek o 18 skończyła pogoda. Mam dzisiaj sobotę. Czyli 5 dni beznadziejnej pogody było. Wszystko paruje. Na glinie mokro, zobaczcie, tu jest asfalt. Dosłownie taki twardy, jak to jest sucho. A teraz normalnie kombajn odbija ślady. Co? A co? To jeszcze z pół godziny. A czym jedziecie? Co? Czym jedziecie? A czym pojedziemy? Aha. 20 godzina i duże ani minuty, bo ja już będę pod wpływem potem. Mnie to nie interesuje. Co? A Beata? Słuchaj, o 20 mogę was przywieźć, nie ma problemu, ale... Rzuci pan przymiar. A ja. Później to już może być różnie. A tutaj kawałek taki z 1,5 metra. Dobrze mówię, Mateusz? No jest, leży już tu. To 2,5 metra. Nie, no tutaj tu metr jest, tak? Między krokami. Tak, metr około. Co następne? Łatę. Długą łatę. A z drugiej strony jest tam. Aha. Stachu, dźwigniesz ją? Masz jakoś sięgnąć? A ty kiedy chcesz, Stachu, robić w przyszłym tygodniu te? Na drewno? Nie wiem, co ja będę jeszcze tak myślałem. Co, na ile tam, kurwa? Za jednego dnia to zrobimy przecież. Drewutnie? Co? Tam przez jeden dzień roboty będzie przy tym, to nie ma dużej powierzchni, nie? Nie mam. Co? Muszę mi blachy starczy, muszę... Łaty nie mam, ładne. Nam braknie kontrłaty kontrłaty. Ile ci kontrłaty braknie? Bo ja tą kontrłatę najwyżej dociąć pasek. Dobrze. Starszy. O kurwa. Tak, jak wychodzisz, a ty co, idziemy na przerwę na kawkę? Nie, tam jest źle. Ale ja nie, ja tylko nakręcam. Weźmy tam, trzymaj tam. Właśnie zawsze źle jest, bo trzeba wysunąć. Ale panie Zbyszku, trzeba wysunąć tak czy siak, bo... Do mnie. Ja, tak coś takiego. No. Tutaj jest taka styk, dobra. No, wejdzie. Tak? Mhm. No da się najwyżej folię i to potem się dokręci. Przymiar? Może. Czekaj, czekaj, stał pod kątem, bo przejdzie w pręt. Pod kątem dużym. O, jedni pod kątem. No i dobra, działem dalej, tata pojechał niestety. Musiał jechać. Wbijamy na dach. Teraz na dach. To cię boli? No żeby tych mielony. Ale. Kurwa mać, ale trzeba rozkroku, trzeba pachwinki rozciągnąć. O, trzeba rozkładać nogi szeroko. Dobra, co robimy? Najgorzej, bo kurwa wieje jebany wiatr. No. Jest chujnia przez to. To czekaj, przejdę tam do ciebie może. Przejdę do ciebie. Rozłożymy ją trochę. Bo on kurwa tak wieje, że to jest chuj. Przygotowałeś sobie takera? Ale masz szybki? Mam.
to akurat. No tak, będzie. Powinno starczyć. Będzie. Ta mama ma sprawdzić, czy jest. Czekaj, ja tu trzymam. Chodź ktoś tu na kombajn. Bo się przydałoby, żeby trzymał te folie. Żebyś trzymał te folie. Bo kurwa wieje ten wiatr jebany. Dobra, ja tu złapę. Złapierw. Może złapiemy tu, wiesz, po długości. Na razie. Naciągniemy, no. Bierz, Josia. Nie stawaj na środek blach, tylko na silniku. Na silniku, tam na tej drugiej klapach. Bo wpadniesz do środka. Złap tam. Czekaj, ja przejdę i ci naciągnę. Czekaj, czekaj, bo tu pod łatę trzeba wciągnąć. Bo tu pod łatę będzie trzeba. Chcesz ją przy... Że... Może przykręć, a nie chuj. Przejebany w taką kurwę, tym wiatr jebany, teraz zaczął wiać. No... To tylko gorzej, bo wiesz, przeszkadza. O. Dobra, na razie nie będzie. Naciągniesz? Nie wiem, czy tak wsadzisz. Wsadzisz? Dobra, i naciągnij ją. Naciągnij. Pierdolnik. Chyba wbiłem. Nie ma. Ja sobie buty zawiążę, jak mamy tu chodzić. Bo mi kurwa spadnie but i chuj. No kurwa. Nie mówię, że nie ma. Jak przecie? Lecą popić, kurwa. O, buty muszę zawiązać, bo mi buty spadły. Jeszcze jest. Tam, jeszcze jeden taker jest. Czekaj, Jasia. No kurwa, z luźnymi butami to chuj nie robota. Życie ma jako ty. Dobra, bije ten taker? Bije. Dobra, dawaj. Przejdźcie. Kurwa, ja pierdolę, ale wieje. Czekaj, o, tak jak teraz. Dobra, co jest po cztery bije? Jebane wszywki chujowe. Przybiłeś tu? Przybiłeś. Czekaj, Jasia, jeszcze dalej tą folię weź. Przejdźcie dalej. O. A, dobra. Nabij tam dalej, na długości tam sięgnisz. Czekaj. Dobra. Przejdźcie na spokojnie. Te rogi najgorsze, kurde. Żeby dokręcić. Które mniejsze? Te. Te chcesz? Masz. Jeszcze, jeszcze jedno. Masz. I żółć mi jakiego. Dwa. Masz. Cztery. Dobra.
Przydałoby się jeszcze te kontrłaty. Ja się sobie przymierzę tu. Co tu przymierzę? Kładź na górę. Dajemy tą deskę dalej. Czekaj, ja sobie tylko dokręcę. Dokręcę sobie te. Złapę sobie chociaż sobie kontrolatę tutaj. Dobra. Czekaj, jeszcze ją złapę jeszcze wyżej. O, tak jak teraz. Jeszcze tak, przydałoby się tam na końcu dokręcić tę łatę jedną. Mam tu krótszą ściętą akurat. Mam tutaj. Tylko se wkręty wezmę. Jasne, co? Co? Oj tam. Możemy dać wyżej tę deskę. Jest to? Łatę byśmy przykręcić. Mam tu łatę. Masz łatę? No to możemy złapać. No tam spróbuj, żeby była na środku. To łatę jak wystaje, ja tu wezmę przyjaciół. Tak? Lata. Ładnie tam wieże widać z T-Mobile. Czekaj Jasia, bo ja mam tu kijka. Ten kijkiem muszę tu przerzucić, o. Czekaj, bo ja tą starą wezmę, przypierdolę sobie pierw, żeby mi tu... Dobra, czekaj. Dobra, Jasia, puść trochę. Puść. O, tak jak teraz. Daj takera. Puść nas tego, żeby się naciągnęło. Czekaj. Piotrusia. A ten, w domu. Gdzie jest
Jasia, weź tego kijka. Dobra, szybki skończył jebać. Tu masz. A, dobra, już tam starczy. Masz tego. Dojebałem w chuj. A jeszcze jedno się przyda. O, marmy skór złapie prawie nodze od tego gimnastykowania się. Masz was jakiś ten? Co? Kontruarty. A, żeby prostać nogi. Dobra, to na pół. Dobra. Ile tam? No nie. Tam trzeba. Przemierz. Tam jak. Dobra, widzę jak to takie to wcześniej. Tu przed sękiem. Pierdol. Osiemdziesiąt trzy, moi drodzy. No kurwa, proszę cię, nie zapamiętasz na minutę liczby? 12,83, dobra. 4 były. 3. 4. 12,82. Pamiętaj, Stachu. 11,53. 3 były. Czekaj, weno te impakta. 12. No, dawaj. 12,80 i pół, czyli przekątna się różni całe kurwa 2,5 cm. Dobra, pa, to teraz na kamerze nagrane. To teraz o ile? To trzeba o trochę przesunąć. Co trochę? Jest 2,5 cm różnicy, jest tyle różnicy. A szerokość, jak to szerokościowo wychodzi? Od tego do tego i od tego do... Chodzi o to, jak szerokość wychodzi od wkręta do wkręta i od wkręta tu do wkręta. Ja bym zmierzył, ile ma od wkręta do wkręta i tu od wkręta do wkręta pierw. Po co? Jak przekąty nam wychodzą dobrze, to i tu też będzie okej. To po co będzie go przekręcał? No żeby było jak się należy. No to dobra, przekręć. Z wiatrem. Dawaj, spadochron, Piotruś. Ale to przejdzie bokiem. W robocie zaczęło padać i gówno z tej roboty. No. W deszczu tu nie ma co robić na dachu, bo ślisko. A pierdole. Widzowie, powiem wam, że ręce mi opadają z tej pogody. Ręce opadają z tej pogody. Boże 44, skalę ma wilgotnościomierz zrobiłem. To wyjebało poza skalę. Ale jebie, kurwa. Zimny taki deszczem. Czekaj, niech ci mój potrzyma. Woli.